Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Kariery Cristiano Ronaldo, nazywanej nie bez powodu ostatnim tańcem, ponieważ tutaj, w tym naszym uniwersum, Cristiano Ronaldo wrócił do Realu Madryt na ten jeden ostatni sezon i po fenomenalnym wejściu do drużyny ma oczywiście chrapkę na kolejne bramki i kolejne zwycięstwa. Gramy od pierwszej minuty z Realem Sociedad, ale w tym odcinku również wrócimy z Ronaldo do Ligi Mistrzów, gdzie będzie czekał na nas Union Berlin. Zanim jednak Mr. Champions League wróci do swojej ulubionej ligi, jeżeli mogę tak powiedzieć, do swoich ulubionych rozgrywek, czas na kolejne spotkanie w La Liga. Naprzeciwko nas Real Sociedad i teraz musimy ustalić jakiś cel na ten mecz. Podaj 5 razy piłkę na połowie rywala. Wydaje mi się, że to jest coś, co możemy jak najbardziej zrobić. Zaczynamy to spotkanie od środka Joselu. Joselu, z którym oj, naprawdę w tej karierze mamy niełatwe relacje. Widziałem, że dużo komentarzy pisaliście odnośnie numeru. Część osób mówiła, żeby zostawić 9. Niektórzy pisali, że ta kariera nie będzie miała sensu, jeżeli Ronaldo nie będzie miał 7 na plecach. Powiem wam tak, troszkę nad tym myślałem i ta 7 u Ronaldo rzeczywiście jest bardzo ikoniczna. Teraz doskonałe podanie Jude i mamy asystę. Zgodnie z waszą prośbą zmieniłem poziom trudności na ten najwyższy, na Ultimate. Natomiast jak widzicie, Ronaldo nic sobie z tym nie robi. Mamy asystę w tym meczu, a ja wrócę szybciutko do tego, co zacząłem mówić o tym numerze. Na razie zostawię 9, ale myślę, że trzeba będzie z Viniciusem tutaj porozmawiać o ewentualnej zamianie. Zwłaszcza, że póki co Vinicius został przez nas z pierwszego składu wygryziony. Teraz doskonale Bernardo Silva i spróbujmy gdzieś teraz się urwać. Tutaj Joselu strasznie schodzi do boku. To jest dobra sytuacja do tego, żebyśmy my znaleźli zaraz się w polu karnym, tak jak teraz Cristiano Ronaldo. 2-0 i w tym momencie mamy już zarówno bramkę, jak i asystę na koncie w tym meczu i są to niesamowite liczby. Prowadzimy 2-0 z Realem Sociedad. Widziałem również, że narzuciliście mi dość ciekawy challenge, mianowicie aby zagrać wszystkie mecze, które będą do zagrania. 2-1, Alex Garcia strzela bramkę na 2-1. Pisaliście o tym, żebym zagrał wszystkie mecze bez żadnych symulacji i postarał się pobić rekord bramkowy Messiego z 2011 roku. Oj, Cristiano Ronaldo, jak widzicie, po tym wejściu z plasterkiem, oczywiście oznacza to kontuzję. Mam nadzieję, że nie będzie to kontuzja, która wyeliminuje nas na dłuższy okres, że my to zaraz rozbiegamy. Jeżeli nie uda nam się do przerwy tego jakoś rozruszać, to nie ukrywam, że będę skłonny poprosić o zmianę, tak żeby tutaj tego naszego, co by nie mówić, już dość leciwego Ronaldo oszczędzać. Fernand Mendy, 3-1. I w tej akcji też wzięliśmy bardzo ważny udział. To my tą piłkę posłaliśmy do przodu. Prowadzimy 3-1 z Realem Sociedad. Natomiast bardzo martwi mnie ta ewentualna kontuzja, ale widzę, że endorfiny wydzielające się w tej radości po bramce sprawiły, że Ronaldo już nie odczuwa bólu. Rzut rożny, po którym dobrze byłoby piłkę wybić. Dokładnie tak i nawet to jest celne podanie. Tylko pytanie, czy Ronaldo zdąży tutaj wyjść z kontrą? Na szczęście doganiamy tą akcję. A wiecie, że w tym sezonie Bellingama dogonić jest nad wyraz ciężko. Dobre dogranie Bellingham, no mógł chyba się pokusić o wejście głębiej w pole karne niż zagrywanie piłki do nas, bo to nie miało żadnego sensu. Ależ to zagrali, zobaczmy, Sadiku, będzie chyba bramka. Nie, na szczęście to spierdzielił. Nie zepsujemy, Ronaldo, jak za najlepszych lat, doskonały skill run. Jeszcze Cristiano, no nie, niestety troszkę poniosła mnie fantazja i naraziłem w ten sposób moją drużynę na kontrę. Więc może nie w stylu Ronaldo, ale teraz popracujmy choć trochę w defensywie. Spróbujmy tą piłkę po stracie odzyskać. Chociaż to już jest końcówka pierwszej połowy i raczej nic złego nie powinno nas spotkać. Pierwsza połowa bardzo udana. Wynik 3-1. W naszym wykonaniu bramka i asysta, więc mieliśmy bezpośredni udział przy dwóch bramkach, a tak naprawdę pośredni przy wszystkich. Oj, Mendy, nie, to nie miało sensu. Chociaż czekajcie, jakby tutaj doszła piłka Joselu. Ja wiem, ty wolno myślisz. Dobrze, że jest ten Ronaldo w Realu, bo z tym Joselu to tutaj myślę, że miałby Real ciężką przeprawę. Szkoda, że ta główka nie zakończyła się bramką. Oj, znowu ten Sadiku do Takefusy Kubo. Brais Mendes zastawia się w polu karnym. Jeszcze Sadiku i mamy problem. Tak samo jak w karierze Manchesterem United, karierze menadżera,
mamy problemy w defensywie, tak samo tutaj. Ci nasi defensorzy nie spisują się najlepiej. Swoją drogą wczoraj oczywiście pojawił się odcinek kolejny z kariery Manchesterem United. Jeżeli jeszcze nie mieliście go okazji obejrzeć, to serdecznie zapraszam do nadrobienia. Teraz Ronaldo, wypuścimy tutaj Trenta Alexandra-Arnolda i spróbujemy tutaj jakoś się jeszcze do podania pokazać. Doskonale. Teraz Joselu, no nie, panie! Panie Joselu, no to się z pierwszej ładuje. Nie wypuśćmy tych trzech punktów z rąk. Real Sociedad teraz na pewno będzie przyspieszał, dlatego ja od razu cofam również za pomocnikiem ofensywnym. Na szczęście Kurtua łapie tą piłkę. Brawo Bellingham, dobrze to przegrałeś do nas. Ronaldo, no nie, to miała być fake Rabona i to było strasznie głupie, nie gadajcie. No teraz trzeba popracować za karę w defensywie. Ja wiem, że to nie jest moja pozycja, ale ta strata była karygodna. No i w końcu odpuściłem zawodnika. Traore, nie, 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 dobra. Kamień z serca, bo to byłby gol stricte stracony przez nas. Na boisku pojawia się Vinicius w miejsce naszego ukochanego hiszpańskiego snajpera. Panowie, słupek. Jejku, ja nie mogę być wszędzie na tym boisku. Wy sobie też musicie radzić. Ronaldo to nie jest buldożer, zwłaszcza w tym wieku, który będzie grał od 16 do 16. Nigdy taki nie był. Aczkolwiek teraz to właśnie my niżej zostaliśmy przez to, że rozgrywaliśmy piłkę. Vinicius Junior, no już w tej akcji pierwszej zaprezentował się lepiej niż Joselu w całym meczu. Dobra wrzutka, Cristiano, no broni Remiro. Oj, to jest nasz zawodnik do krycia. Spróbujmy tutaj powalczyć w odbiorze. Że jeszcze Lenormand, próbujemy zmusić teraz Real Sociedad do jakiegoś błędu, ale Mikel Oyarzabal będzie szukał teraz wejścia w pole karne. Panowie, panowie, ja tutaj asekuruję, Eder, spokojnie. Nie musisz się tym stresować, chociaż czekajcie, dobra wrzutka. Kurde, nie w tą stronę, Kunde. Ja nie wiem, co ci nasi piłkarze w defensywie wyprawiają, ale Kunde to praktycznie chciał chyba swojaka załadować. Oj, Mikel Oyarzabal. I mamy 3 do 3 z Realem Sociedad. Nie wiem, czy przypadkiem to właśnie Ronaldo tutaj nie odpuścił krycia, ale tak to jest, kiedy napastnik ma zadania defensywne również powierzone. No tak, no mogłem tutaj doskoczyć. A teraz André Silva, portugalski napastnik. Dobrze, na szczęście Eder Militao. A może Vinicius pociągnie tą akcję zaraz doskonale do Mendiego. Tylko my za tą akcją nie nadążymy, więc raczej to właśnie Fernand będzie musiał próbować kończyć. Aczkolwiek jest Bernardo, jest Cristiano. Alex Remiro, no proszę, niszczy nam tutaj marzenia. W 90 minucie meczu mogliśmy zdobyć gola na wagę zwycięstwa, ale Alex Remiro podpisuje się po prostu jakąś fenomenalną interwencją. Jeszcze zamieszanie, jeszcze będzie kontra. I teraz Cho, pytanie, czy wróci za nim Carvajal? Niestety nie. Zobaczmy, Cho, to jest nasze pole karne. Co to jest za porąbane spotkanie przed chwilą. Cristiano Ronaldo ma okazję na to, żeby zamknąć ten mecz, strzelić bramkę, ale tytaniczną obroną popisuje się Alex Remiro, a teraz w doliczonym czasie gry kontra i odpowiedź Courtois na to, co zrobił bramkarz Realu Sociedad. Niesamowite spotkanie. Mam nadzieję jednak, że finalnie to my tutaj wyjdziemy zwycięzcy z tej batalii, w sensie zwycięzcy, no raczej już nie wyjdziemy, ale że bramki przede wszystkim nie stracimy. Mamy remis po ciężkim meczu z Realem Sociedad. Z Realem Sociedad, któremu udało się wrócić najpierw z 2-0 na 2-1, a później z 3-1 na 3-3. Mecz niewykorzystanej szansy, co prawda. My więcej chyba jakoś dużo nie mogliśmy zrobić, a już na pewno nie możemy mieć do siebie pretensji. Cristiano Ronaldo, bramka, asysta, ocena meczowa 10-0. Ciężko tutaj wymarzyć było sobie lepsze liczby. Problem jest jednak taki, że niestety te liczby nie przełożyły się na nasze zwycięstwo. Mamy 13 punktów, dalej jesteśmy na pierwszym miejscu, ale za nami Atletico i to Atletico, z którym w kolejnym meczu w La Lidze zmierzymy się w derbach Madrytu o lidera tabeli właśnie ligi hiszpańskiej. Więc to będzie mecz potężnego kalibru, a my dobrze wiemy, że Cristiano Ronaldo czuje się w takich meczach jak ryba w wodzie. Jak ryba w wodzie, Cristiano również zawsze czuł się w Lidze Mistrzów. Pytanie, czy teraz po rocznej przerwie od tych rozgrywek Cristiano będzie prezentował się dalej tak samo dobrze. Gramy pierwszy mecz właśnie w grupie Ligi Mistrzów przeciwko Unionowi Berlin. Wszystko jest już gotowe. Jedynym problemem jest to, że niestety Ancelotti dalej stawia na Joselu kosztem Viniciusa. Dobrze.
dobrze, że przynajmniej my mamy tą gwarantowaną pozycję w pierwszym składzie i teraz znowu musimy ustawić tutaj sobie jakiś cel. Skuteczność dribblingu. To brzmi jak najbardziej coś, co powinno być łatwo osiągalne, bo ocena 9-0 na poziomie europejskich rozgrywek może być naprawdę skomplikowana. Mam jednak nadzieję, że tak nie będzie. Zaraz Cristiano Ronaldo może się bardzo dobrze pokazać. Doskonale do Trenta. Teraz Bellingham, Jude, no nie, mogłeś nam podać jeszcze tutaj Hoselu. Ja już tam widziałem taki korytarz do podania. Jakby ta piłka tylko doszła, no to myślę, że mielibyśmy bramkę Mr. Champions League właśnie po powrocie do Ligi Mistrzów. Ośrodkowanie, Ronaldo przegrywa główkę. Na szczęście był czujny Thibaut Courtois. Problem jest taki, że na razie w tym meczu nie istnieje nasza linia pomocy. Ani Jude Bellingham, ani wspierający go Fede Valverde nie prezentują się z dobrej strony, ale może teraz uda nam się to rozegrać. O, ależ błąd. Robin Gosens, stracimy piłkę. Błąd jak najbardziej karygodny i on może się przyczynić zaraz do straty bramki. Zobaczmy, brawo Kunde. Jest Ronaldo, zobaczmy, uruchamiamy teraz Trenta. Dobre dogranie, ale Trent, co to miało być? Mamy rzut z autu dla oczywiście Unionu Berlin, ale dalej pozostajemy wysoko i może teraz to będzie dobra okazja do tego, żeby piłkarzy z Berlina przypresować. Gosens, no, zrobił nas jak dzieciaka tym zamachem. Zobaczmy, może to będzie ta akcja, w której wreszcie strzelimy bramkę. Jude Bellingham, co jest? Takie kontaktowe piłki zagrywane raczej nie są niczym przyjemnym, ale teraz Cristiano Ronaldo powershotem i jest gol. Najdziwniejsza bramka, którą strzeliłem chyba w historii mojego grania we wszystkie FIFA, jak i EAFC. Ale mamy bramkę i przyczynia się do niej Cristiano Ronaldo. Raczej będzie to zapisane jako bramka samobójcza, więc ja tutaj nie celebruję, no oczywiście, że tak, tej pierwszej bramki Cristiano Ronaldo po powrocie do Ligi Mistrzów, bo to nie będzie jego gol. Ale co tutaj? Odwaliła defensywa Unionu Berlin, to jest wręcz nie do opisania. Oj, będzie bardzo niebezpiecznie, brawo Eder Militao. Znowu to Union Berlin jest pod naszym polem karnym, ale teraz naradza się opcja na kontrę. Zradza się opcja na kontrę i Cristiano Ronaldo, czy będzie w stanie? Tutaj no niestety. To już nie jest ta szybkość co kiedyś. Myślałem, że ten pojedynek biegowy na spokojnie wygramy. Dzięki samobójczej bramce, jak się okazuje, w ogóle Leonardo Bonucciego. Zapomniałem, że on gra w Unionie Berlin. Mamy w tym meczu prowadzenie. Jest Choupo-Moting, teraz Gosens doskonale na obieg i ta nasza defensywa jest lekko w rozsypce. Dobrze, że ta wrzutka niecelna, ale przez to, że podłączył się Gosens, to gdyby Courtois tylko chciał szybciej wznowić grę, a nie sobie spacerować, to tutaj byłaby spora luka w defensywie. Jednak zobaczmy, bo może jeszcze Ronaldo. Doskonały zwód, Ronaldo. Doskonałe podanie Cristiano. Wbiegamy jeszcze tutaj pomóc Bellinghamowi. Niestety nie zdążyliśmy. Zszedł Hoselu, w jego miejsce Vinicius, a teraz Ronaldo, no z tych rożnych. Chcę powiedzieć, że mamy non-stop problemy, żeby coś skończyć, no tutaj strasznie gęsto. I finalnie udaje się Unionowi Berlin to nasze natarcie przeżyć. Dobrze nas teraz rzut Bellingham wypatrzył i zobaczmy Ronaldo. No nie, no miałem w głowie pięknego powershota. Niestety Cristiano jest już troszkę zajechany i zaraz nie wiem, czy po prostu nie będę musiał prosić o zmianę, żeby ten Ronaldo nam się tutaj przypadkiem nie połamał. Pamiętajmy, to jest zawodnik mający już prawie 40 lat na karku, a gra na najwyższym możliwym poziomie aktualnie. Zobaczmy, prawdopodobnie ostatnia nasza okazja przed zdjęciem z boiska. Cristiano Ronaldo doskonale do Viniciusa. Pytanie, jak nam to się wszystko tutaj rozwinie. Valverde, dobre teraz dogranie do Bellinghama. Vinicius, mamy 2-0 i to dzięki między innymi naszemu rozegraniu z głębi pola. Ta bramka pada. Oczywiście Valverde fenomenalnie znalazł Viniego, ale wcześniej to Cristiano Ronaldo właśnie do Urugwajczyka zagrywał po tym fenomenalnym zwodzie, a nie, to podawał Bellingham, przepraszam. Ostatnie podanie należało właśnie do Anglika. Ta akcja była również ostatnią akcją, w której w tym meczu uczestniczyliśmy. Ronaldo przez Ancelotti jego zmieniony. Mówi nam trener teraz przede wszystkim o tym, że naszymi siłami trzeba zarządzać, że już nie jesteśmy zawodnikiem, który będzie w stanie grać każdy mecz od deski do deski, a tak czy siak dajemy radę wygrać 3-1. Szkoda, że przez te 73 minuty naszej gry nie udało się strzelić bramkę. Najważniejsze jednak jest to, że drużyna wygrywa. A my teraz możemy na spokojnie przez to wcześniejsze zejście w meczu Ligi Mistrzów przygotować się do tego jakże ważnego spotkania z Atletico Madryt. Czas na
derby Madrytu na stadionie Civitas Metropolitano, gdzie rozegra się batalia o pozycję lidera Ligi Hiszpańskiej. Przechodzimy do tego bardzo istotnego meczu. Ten mecz może sprawić, że odbijemy zdecydowanie do góry po poprzednich słabszych występach. Tak jak mówiłem wielokrotnie, Cristiano Ronaldo znany jest oczywiście z tego, że jest przede wszystkim zawodnikiem stworzonym do rozgrywania wielkich spotkań. A ten mecz z Atletico do tej pory jest największym spotkaniem w tym sezonie, w którym będziemy mogli brać czynny udział. I mam nadzieję, że kilka bramek tutaj strzelimy. Były przecież takie sezony, w których to wielokrotnie Cristiano Ronaldo był katem Atletico Madryt. Natomiast pytanie, czy te czasy mogą jeszcze wrócić, chociażby w dzisiejszym meczu? No spróbujmy teraz uciec. Aj, Joselu, no ty współpracuj z nami. Głąbie. Teraz dobrze Joselu, tylko pytanie, no właśnie, jeszcze do pokonania był Savić. Ależ teraz doskonałe podanie w kierunku Korei. Tutaj próbujemy też pomóc troszkę w defensywie, ale to dalej Korea. Podaje do Griezmana i Antoine Griezmann finezyjnie w stylu Ultimate Team strzela bramkę na 1-0 w tych derbach. W tym momencie Real niewątpliwie potrzebuje jakiegoś bohatera i mam nadzieję, że tym bohaterem będzie sterowany przez nas Cristiano Ronaldo. Ale naprawdę, defensorzy Rochi Blancos nie dają nam tutaj zbyt dużego miejsca na rozwinięcie skrzydeł. No może teraz Cristiano, ależ spacyfikowany przez Williego Orbana. Znowu Griezmann dośrodkowanie i to jest gol! Ależ my jesteśmy w szoku. Atletico Madryt w tym momencie prowadzi 2-0. Ja aż za nie mówiłem na chwilę, bo nie spodziewałem się, że z tego cokolwiek będzie mogło się rozwinąć. Tymczasem mamy naprawdę srogie problemy. Nie wyskoczył Trent Alexander-Arnold, za to Saul Niguez zrobił to wręcz fenomenalnie. No właśnie on w tym momencie zachował się jak Cristiano Ronaldo. I znowu Atletico, Javi Galan, zobacz, dobrze tutaj Courtois przecina to dośrodkowanie. Teraz przydałoby się wreszcie grę przyspieszyć, ale Courtois za każdym razem zwalnia każdą akcję do minimum, o czym rzuca nam na głowę taką cegłówkę, z której nie za bardzo wiemy, co możemy zrobić. No nie jest to najlepsze rozgrywanie właśnie znowu przez bramkarza. A teraz zobaczmy, jest Ronaldo, Cristiano Ronaldo do pokonania. Jest tutaj Javi Galan. Dobrze teraz Trent Alexander-Arnold. Szukamy już tutaj miejsca w polu karnym, byleby nie spalić. Tchouameni nie ma za bardzo gdzie podać, Ferland Mendy tak samo. Panowie, dobre dośrodkowanie. Jude Bellingham zbiera tą piłkę, ale Savić nas uprzedza. Jeszcze Bernardo Silva i teraz to był dobry pomysł. Szkoda, że niestety bez efektu w postaci bramki. A teraz doskonały przerzut, który raczej nie tak miał wyglądać. Na szczęście Trent Alexander-Arnold odbiera tą piłkę. Zobaczmy, Ronaldo, to może być asysta Fede Valverde. Boczna siatka, no my w tym ustawieniu wąskim bardzo często musimy brać grę na siebie, a to nie sprzyja strzelaniu bramek, kiedy cała defensywa jest skupiona tylko i wyłącznie na Cristiano Ronaldo. Ta pierwsza połowa fatalna. Nie wiem nawet, jak to opisać. Przegrywamy 2-0 z Atletico, a sam Ronaldo w tej pierwszej połowie wręcz bezradny, bez żadnej pomocy. Joselu niestety, no nie domaga. To jest chyba jego pierwsze dokładne podanie w tym meczu, a było to tylko i wyłącznie wznowienie od środka boiska. To chyba pokazuje pewien poziom, z którym my tutaj musimy walczyć na boisku. Brawo, Joselu, druga dokładna piłka i teraz Ronaldo, dobre rozegranie, Ferland Mendy, dobra wrzutka wskazana, Bellingham, Boblak, ty terminatorze. Może teraz po rzucie rożnym uda nam się strzelić bramkę, znowu Oblak. Ronaldo ucieka teraz obrońcą, Cristiano Ronaldo, 2-1, bierzemy piłkę i wracamy do tego meczu, mamy 2-1, tak jak mówiłem, Real Madryt potrzebuje bohatera i tym bohaterem niewątpliwie może być Cristiano Ronaldo. Potrzebowalibyśmy tutaj najlepiej hat-tricka, żeby ten mecz jeszcze wygrać. Na razie mamy pierwszą bramkę, a to już jest coś. Dobrze, teraz Koundé znajduje Cristiano Ronaldo i pytanie, czy my tutaj będziemy w stanie uciec. Tak się też dzieje. Tylko jeszcze Cristiano musi tutaj sobie poradzić z Moliną. No faulowany, oczywiście, że tak. I mamy rzut wolny i to my ten wolny będziemy wykonywać. Pytanie, jak tą piłkę uderzyć. Myślę, że coś takiego powinno być jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Cristiano Ronaldo, rzut wolny! No i to jest wielki Cristiano Ronaldo, który wraca z niesamowitym uderzeniem z rzutu wolnego w derbach z Atletico Madryt. Takiego kąta. On posyła tą piłkę do bramki i staje się w tym momencie bohaterem. To jest gol dający wyrównanie. Mamy czas na to,
żeby jeszcze w tym meczu zdobyć prowadzenie. No idealny strzał, nie dało się tego zrobić lepiej. Czas strzelić bramkę, która da nam zwycięstwo i hat-tricka właśnie dla Portugalczyka. Odzyskujemy pewność siebie, ale przede wszystkim pokazujemy niesamowite umiejętności Jude Bellingham. Jakbyśmy teraz dostali piłkę, nie było chyba spalonego. Cristiano Ronaldo jeszcze w polu karnym, hat-trick! Hat-trick Cristiano Ronaldo w derbach z Atletico Madryt. Co on zapakował? Co to jest za druga połowa w wykonaniu Portugalczyka? Rzut wolny, pierwsza bramka, druga bramka, trzecia bramka wreszcie. Co to jest za występ? Jak on to wcisnął tutaj przez nogi rywala? Miał tam naprawdę bardzo wąski przestrzał na to, żeby tą piłkę w kierunku bramki posłać, ale to jest właśnie taki występ indywidualny Ronaldo, którego spodziewamy się. Jeżeli widzimy tego piłkarza w białej koszulce, a przed nami jest jakiś ważny mecz, tym bardziej, kiedy Realowi nie idzie, to znowu właśnie 38-letni Cristiano wyrasta jak spod ziemi. Oj, teraz błędy w defensywie. No mam nadzieję, że ta nasza praca w tym meczu nie pójdzie na marne. Brawo Tchouameni, Bellingham, przedłużmy to dobrze. I teraz Joselu, no dajcie mi tą piłkę. Cristiano wychodzi praktycznie sam na sam, ściga go co prawda Molina. Oj, to wypuszczenie, nie, to był Savić. To wypuszczenie było totalnie zbędne i teraz możemy tym samym narazić nasz zespół na kontrę. Trent Alexander-Arnold musi tutaj reagować, Javi Galan, który w tym meczu gra naprawdę bardzo dobrze, doskonałe zawody Hiszpana, teraz Morata. Oczywiście Merino, nie Morata. Moja wina, moja pomyłka, podobne sylwetki, jak i numer chyba boiskowy. A teraz no niestety wychodzi na to, że ten nasz cały hat-trick, że ta nasza praca w tym meczu schodzi na marne, chyba że strzelimy bramkę numer 4. To byłaby niesamowita historia. Oj, no to jest czerwona kartka, Griezmann. Takie wejście od tyłu w nogi Cristiano Ronaldo to może być kończąca karierę sytuacja i mam nadzieję, że sędzia weźmie to pod uwagę. No jaka żółta. Szanujmy się, no tutaj to wejście było wręcz czarygodne. Totalnie spóźniony Griezmann. Ale według sędziego to było wejście tylko i wyłącznie na żółtą kartkę. Joselu, mamy remis z Atletico Madryt. Ja nie wiem naprawdę, jak teraz musi czuć się Cristiano Ronaldo z jego ambicją. On ustrzelił hat-tricka, strzelił niesamowity rzut wolny. Ale tak czy siak, ten występ indywidualny nie przełożył się na to, żeby Real Madryt w tym meczu wygrał. No niesamowita sytuacja, ale nasz występ indywidualny na pewno był niesamowity i myślę, że wszyscy fani Realu Madryt go jak najbardziej docenią. Jeżeli wy również ten występ doceniacie, to możecie w tym momencie zostawić łapkę w górę, jak i subskrypcję pod tym kanałem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A my w tym momencie przechodzimy do meczu z Las Palmas, a co najlepsze, chyba Carlo Ancelotti stracił cierpliwość do Joselu, bo naszym partnerem w napadzie będzie młodziutki Bravo. Mam nadzieję, że w końcu, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, Real Madryt przestanie się kompromitować, bo ja za kompromitację, tą utratę prowadzenia z Atletico, jak i remis z Realem Sociedad po takich meczach, no niestety, ale muszę uznać. Zalicz asystę przy jednej bramce, dwa razy podaj piłkę na połowie rywala, nie no, to będzie chyba najłatwiejszy cel, więc ja znowu go sobie tutaj podbijam w tej naszej rozpisce, a my zaczynamy to spotkanie i mam nadzieję, tak jak mówiłem, że ten mecz wygramy już na spokojnie. Ależ teraz dogranie, co to było za podanie? Szkoda tylko, że później ta akcja nie potoczyła się najlepiej, ale ta piłka dograna do Fernanda Mendiego myślę, że zasługiwała na oklaski na Santiago Bernabeu, ale niestety po tej dobrej akcji to Javi Munoz będzie mógł, Munoz właściwie, rozpocząć strzelanie w tym meczu. Na szczęście Kepa, który w tym meczu broni, radzi sobie bardzo dobrze i mamy rzut rożny. Mamy dośrodkowanie, czy ktoś to wybije? Nie no, ta nasza obrona to mnie przyprawia o ból oczu i serca. Dobrze, że z tego nie padła bramka. Utrzymał się przy piłce Cristiano Ronaldo. Dobrze posłał piłkę do Valverde i teraz uruchamiamy Bellingama. Rzut! Po co ta wrzutka? I znowu, pod naszym polem karnym znajduje się aktualnie Las Palmas. Szukają teraz tutaj wejścia. Okolice szesnastki. To był chyba faul, bo to wyglądało bardzo dziwnie. Jakby jednak o piłkę chciał w dalszym ciągu walczyć Araujo, ale jednak, no skasował tutaj Bernardo Silva. Niestety, ta pierwsza połowa, przed chwilką zakończona, pod wieloma kątami miała znamiona ponownie kryminału. Nie chodzi tutaj o nasz występ indywidualny, bo on nie jest najgorszy. Problemem na
natomiast jest to, jak prezentuje się zwłaszcza nasza linia pomocy i defensywa. Zobaczmy, teraz wygrywa tą główkę Valverde. Tutaj jest spora przestrzeń do tego, żeby Cristiano mógł się rozpędzić, ale dobrze asekuruje ten sektor boiska obrońca Las Palmas. Zagrywamy nieco niżej, Jude Bellingham fenomenalnie do Ronaldo i mamy pierwszą bramkę w tym meczu, jak bardzo nam potrzebną. Bałem się, że tam będzie spalony, na szczęście idealnie w tempo. Wbiegliśmy za defensorów i mamy bramkę, która otwiera wynik w tym meczu. Ależ teraz Ronaldo załatwia rywala, załatwia drugiego, jest na polu karnym Vinicius. Do niego dogrania ten do Bernardo Silva. Ale ten strzał był fatalny. Ten mecz pomału wchodzi w decydującą fazę, 10 minut do końca. A dodatkowo to rywale będą mieli rzut rożny. Ważne będzie to, jak teraz popracujemy w defensywie. Rozgrywają to krótko, Gonzalez na przedpole, Jonathan Vieira, Munir. Czyli oczywiście były piłkarz Barcelony również na boisku się zameldował na tą końcówkę i to właśnie on teraz stara zapracować się na bramkę. Ronaldo, brawo, doskonała praca w defensywie, ale ta piłka niefortunnie odbija się w dalszym ciągu pod nogi piłkarzy Las Palmas, brawo Kepa. Ja wiem, że ja teraz pozycji nie utrzymuję, ale ja muszę pracować w defensywie, bo zobaczcie, co robią nasi zawodnicy, Trent. Nie gadajcie, że to będzie gol. Jeszcze tutaj próbujemy teraz powstrzymać Las Palmas przed strzelaniem bramki. Trent, order uśmiechu, przyjacielu, dla ciebie naprawdę. Za to, jak ty się w tej sytuacji zachowałeś. Niestety, prawdopodobnie będzie to kolejne spotkanie, w którym to nasza cała praca w tym meczu pójdzie na marne. Pomimo strzelonej bramki wyciągamy z tego meczu tylko i wyłącznie remis. Jak zawsze na koniec odcinka robimy sobie raport zarówno z tabeli ligowych, jak i oczywiście statystyk indywidualnych naszego Cristiano Ronaldo. Real w tym momencie na trzecim miejscu w lidze, niestety. My gramy całkiem dobrze i gdyby wyniki Realu Madryt leżały tylko i wyłącznie na barkach Cristiano Ronaldo, to podejrzewam, że bylibyśmy na miejscu pierwszym, ale niestety, zwłaszcza nasi defensorzy nie pomagają nam w tej sytuacji. Pierwsza Atletico, a Barcelona pomału wraca zza światu. Jeżeli chodzi o statystyki indywidualne, to tutaj naprawdę wyglądamy imponująco. Średnia prawie 2 bramek na mecz, 7 zagranych spotkań, 13 bramek. Na trzecim miejscu, dziwo, Robert Lewandowski, który ma tylko 5 goli, aczkolwiek to tylko jest przeze mnie wypowiadane oczywiście tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co w tym sezonie robi Cristiano Ronaldo. Jeżeli chodzi o to, co w następnym odcinku, to tutaj czeka nas przede wszystkim El Clasico, ale również 2 spotkania w Lidze Mistrzów, więc na pewno warto będzie na ten odcinek czekać. Jeżeli podoba wam się ta seria i nie chcecie właśnie tego następnego odcinka przegapić, zachęcam do stawienia subskrypcji, jak i łapki w górę pod tym filmem, a za dzisiaj serdecznie wam dziękuję.